Ja też. Ja też. Włączam nagrywanie. Ja też. Wszyscy odpaleni. Paweł się wita. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie. Nie, panie Pawle, zacznijmy jeszcze raz. Fiku. Jeszcze raz. Jak fiku? No robisz fikołka i dopiero się witasz. Tak, jak fiku? Fikołek się witasz. No tak. Właśnie, no dawaj. Fiku, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj ze mną jest Plaga, Admiros i Bloody. Elo! Jo! Tak. O kurde. A dzisiaj sobie gramy w Prop Hunta. Tak, w Prop Hunta gramy. Biorąc, Admiros, jesteśmy na farmie Admirosa. Tak, to właśnie rodzinne strony Admirosa, mapa została wzorowana na jego posiadłość. Zaraz wam pokażemy, gdzie Admiros mieszka. Plaga! Zaraz to szybko działasz. Ogólnie rzecz biorąc, tak. Cię. To jest to takie typ Admirosa. Dokładnie. No oprócz tak. Tego zawód tak. Admiros ma działkę kaktusów i tej kapusty oraz melonów. Działka? Tak. Oprócz tego z tyłu. Działka? Oprócz tyłu ma taką zapleśniałą fontannę. Przyjrzyjcie się doskonale. To jest zapleśniała fontanna Admirosa. Tutaj. Jakiś wypadek był przy owocach, więc ogólnie. Wypadek też, przy owocach? Zdarza się. Więc tutaj też hoduje pomarańcze. O proszę, a to jest warsztat Admirosa, tak, tutaj warsztat właśnie śpi Admirosa, znaczy też przy okazji, ale, jeszcze mamy stodołę, tak zwaną, no nie stodołę, tylko o, taki domek gościnny, tutaj właśnie Admiros przychodzi, tak jest. Spędza codziennie dni, elegancko, tak. Więc no i ogólnie przez moje podwórko biegnie autostrada, nie zapomnij o tym powiedzieć. To jest ważne. Przez jego podwórko biegnie autostrada. Dobra, więc co, ogólnie sprawa jest taka, że będę musiał zmienić skina, bo wszyscy wiedzą jak... Skiny działają niekorzystnie. Co to jest? Paweł! Halo! Znowu jest pierdolą małą, no. Tego gdzie? Paweł! Wychodź stamtąd! Nie Paweł, co ty robisz? Gdzie Paweł jest? Nie mam mnie. Tu jest, w warsztacie. Jest troszeczkę mało. Nie ma mnie. Halo. Oszukańczym misiem. Mała pierdoła puszeczka. Ale tak mało pierdoła. Bring go. Paweł, no daj się zabić w końcu im. Cicho bądź, nie krzyż na mnie. Paweł zawsze musi być pierdołą puszeczką. Ja nie wiem. No bo wszystko inne, no nie może pomyśleć na przykład zostać jakimś wielkim drzewem albo coś. Jest Paweł. O, tutaj jest. O kurde. No, znaleziony! Nie, no jaka lepsza. Paweł, jesteś zbyt za mało oryginalny. Musisz bardziej pomyśleć nad oryginalnością. Dobrze. Zaraz zobaczymy, jak wy pomyślicie nad oryginalnością. Proszę cię. Oni będą bardzo oryginalnymi drzewami. My mamy lata doświadczenia. Plagus, to jak znajdzie jakąś miejscówkę, to się po prostu zesracie. Tak to będzie, pewnie. Powiem tak, tak mówisz. Moja strzelba przemówi. Macie nie mogli sami mieć większość dużych przedmiotów. Nie bardzo dobrze. Kurde, no ja też nie a się nie dobrze, bo lipa. Chciałem się w coś dużego zamienić. Tylko w puszeczki może, dobra, już wiem, tylko co w małe rzeczy można. O. Dobrze, Admirosie. Rozwalmy ich system. Dobra, o, idziemy. Wiemy, w co się zamienili w sumie. Może i wiecie, w co się zamieniliśmy, ale nie wiecie gdzie. A świat tu jest duży! Duży! Pamiętajcie, że to jest posiadłość Admirosa. Ja ją znam jak własną kieszeń. Ja ją znam. No wiesz. Dobrze, no. Nieprawda, ja znam, bo ja ciebie śledzę tak ogólnie. Jak jesteś na przykład, biegasz po polu, to ja cię widzę. Bo mam kamery przecież postawione. Co? Ale ja naprawdę biegam po polach. No widzisz? Skąd mogłem wiedzieć taką sytuację? Admiros biegnący po polu. W swoim naturalnym środowisku. No, ogólnie planuję nagrać jak biegnę ileś kilometrów. No właśnie, z GoPro. Ja się ciebie nie dziwię. I fikołek, nie? I 5 kilometrów, i fikołek. I znowu 5 kilometrów, i fikołek, nie? Fikołki, to było dobre. To by mi się podobało nawet, nie? To bym oglądał. Lajkowałbym w opór, wiesz? Z 10 tysięcy różnych fake kont nawet, nie? No. Oczywiście, że tak. Nie wiadomo, gdzie kto może być. Pomyśl. Same małe rzeczy, no. Nie, ej, ale no nie podoba mi się. Paweł. Gdyby nie, że to, że puścimy tamta, to był problem. No, to rzeczywiście. Nie? Ja puszczę tamta, bo jestem w takim miejscu, że mnie nie macie prawa znać. Ło. Taki krzyk! Laga. Ale się odpaliłem, nie? Ło. Okej. Nie, no jestem Cheaty Doodles. Strasznie. O rany. Nie wiem. Ale pozorom to jest naprawdę. To jest to?
Faktycznie nie można się zmieniać w duże rzeczy. No, no tak. Bardzo smutne. To słabo. Just do it, Paweł. Gdzie ty jesteś? Tu Halo. Jestem, Admiro, stań przy kracie, pokażę ci gacie. Co? Patrz. Tu jesteś? Ej, tu jeszcze można wejść. Chyba krata nas dzieli, wiesz? Chyba nie. Dzieli cię krata? Weź, wyjdź za tej lampy. Wow! Zabił mnie Admiro! Przez Jezus. Kratę! Przez kratę! O nie, przez kratę oberwały. A gdzie się chował Freddy? To jest grane! Ja też chcę! Czemu ja się dałem zabić? Mogłem szukać. Normalnie, mam no nie. Da się tu wejść? Nie da się tam wejść. Gdzie? Nie da się tam wejść. A, tam jesteś. Pewnie się da. Pewnie się da, i krew poleciała. Tak, ja mam wyrzutnię, tam to otworzę zaraz. Paweł, skąd ty wziąłeś bazukę? Co? Nieważne. No właśnie, panie Pawle, nie wiem, skąd ty wziąłeś bazukę. Otwieraj to, Paweł, szybko. Paweł się odpalił. No, że jak powiem, nigdy mnie znajdziecie. Jestem Nobek najmniejszą na rzeczą w całej galaktyce. Na haksach. Najmniejszą rzeczą w całej galaktyce jestem. Plaga, tak. Mnie nie znajdą. Najmniejszą, nigdy dobra. Go nie znajdą. To nie? Chyba, że jestem agregatem. Szukajmy czegoś dużego. Powodzenia z bazuką. W ogóle to podpowiem wam tylko, że to nie ten budynek. O ile to budynek w ogóle. Trata czasu. No, nigdy w nie znajdziecie. Nigdy go na nie pewno? Znajdziecie. No. Mówię, tak. Jestem najmniejszą rzeczą ever. Jest tak mały, że po prostu dolary. Rozumiesz? Jest czymś wielkim, na pewno. Nieprawda. No, czekaj, to... Nie można w duże rzeczy się zmieniać. Sprawdzaj. No właśnie. To jest jasne, jasne. Aha. Nie, dobra, zaraz będzie czyścicę, będę mógł RPG-a użyć. A, no. No to będziesz mógł użyć. Okej, okay, to można coś dodać. Co, Plaga, czyli... dobrze się ukryłem? Bardzo dobrze, jesteś tak ukryty, że cię w ogóle nie widać. No ani trochę, co nie? No, ale to tak całkiem legitnie no, wyglądasz, cię, no, tak wiesz? Się robi. Powiem ci. Proszę, panie Bladeusz. Chociaż ej, trochę wisisz w powietrzu, ale no. W sumie jakby się przyjrzeli, aha! Dojrzeli. Ha. Czekaj, no. Jak będzie 10 sekund, to wam dam podpowiedź. Dobrze. Kłamałem. Nie dam wam podpowiedzi. Okej, chyba się odblokuję za chwilę. Tak? I pobiegam sobie trochę. Nie o. Biegaj, zdradzisz swoją kryjówkę. No, o 10 sekund zostało. Nie, nie, dobra, nie mogę się odblokować. Niestety. Dobra, pokręcę się po prostu. Dobra. Wow, kręci się. Kręcę się. Paweł mu sprzedał bułę, ale niestety. To no nie. Ja widziałem, że on tam... Był tam? Bo wiedziałem, że można się to zamienić, ale nie widziałem cienia, wiesz? I nie byłem pewien. Naprawdę? Ani nikogo nie było, nie. Ani cienia, nic nie było, nie? No tak, to lepiej Paweł nie strzelić sobie raz, na przykład z jakiejś strzelby. Żeby sprawdzić, nie? Nie, przesadzajmy. No, nie tak. Musisz się indziej. Ale genialny Paweł, znowu na tropie przestępców. Dobra, kolejny dzień na farmie Admirosa. Admiro dzisiaj pokaże nam swój codzienny dzień, albo ja pokażę jego codzienny dzień. To tak, zaczyna się tak. Zależy, czy są ogólnie tak. Admiro wstaje o 8, no to wiadomo, nagrywki. Co nie? No tak, to się zgadza. Nagrywki trwają do 18, potem Admiros ma koniec w końcu pracy ciężkiej. Dużo nagrywków. Tak? No, dużo nagrywków. No i Admiros w końcu może iść pobiegać po polu. No i teraz pokażę trasę Admirosa. To jest tak, że on wybiega ze stodoły, biegnie tutaj, koło ogródków. Potem koło spleśniałej fontanny, koło strada pomarańczy. No, ale robi fikołka międzyczasie. To nie, zahacza warsztat. Tak. No. To jest właśnie z inżynierem typowy... elektrykiem też po godzinie. Tak, to jest właśnie taki typowy hobby. Admiros. Jaki? Lepiej bym tego nie ujął. Typowy. A ty powiedz, miałem jechowy. Wow, patrz. Ej, ty psuziłaś. Nie psuziłaś. Nie wolno tak psuć Admiros, znaczy Plagus ten teren. Ja się tylko oparłem, a to odpadło. Tak, ale pytanie zasadnicze, jak uruchomiliście tą nutę, która tak grała? F3. A, to dlatego, ja myślałem, że to jakaś kurczę... A dobra nuta była, ja cię kręcę. No. Nic z tego nie słyszałeś? To nie, no, ja słyszałem to super, wiem, artystycznie taki hit jest. Bardzo. Zawsze jest. Halo, chłopaki, gdzie jesteście? Nie ma nas, nie ma nas. Chłopacy, nie wiem, czym jest Paweł, ale na pewno czymś malutkim. Nie ma nas nigdzie. Wiem, że jest czymś malutkim. Cały Paweł. O, patrz, co zrobiłem, Plaga. Musisz szukać i nie znajdziecie. Teraz to zrobił? Admiros, zniszczyłem ci okno, już nie masz okna. Trudno, nie znajdziesz mnie. Ukryłem znajdziecie się. No. No wiedziałem, nie, że ktoś jest przy Paweł. Nie otworzyłeś. Nie otwieram. Aha, wcześniej, że ten, specjalnie otworzyłem. Ja je zamknąłem i poczekałem, a ty je otworzyłeś. Nie, nie otworzyłem ich. Ty je otworzył.
Nie wiem. Tam, że ty... Nie wiadomo. Nie. Że jakieś duchy. No to przez przypadek zginąłeś. Sorry, Paweł. To się zdarza czasami. Raz na 1000 lat ludzie umierają. Jestem goniuszem. Goniuszem. Jestem goniusz. Admiros? Nie ma mnie. Nie ma mnie. Widzę, że cię nie ma. Nie no ma nie ma mnie. Nie podpowiadaj nikogo. Im tamczasem. Gdzie jest Raros? No nie ma mnie. No proszę. Ej, no wy chcecie mnie znaleźć w moim miejscówce, w moim środowisku, gdzie żyję? No proszę. Admirosa, Admirosa nie ma. Ja się boję, że on już nie żyje dawno. No, ja może być. Nie wiem, czy wiecie, ale na tej mapie jest tak na przykład taki podziemny bunkier. Tak? Tak. A on jest pod ziemią, czy aby? Nie, ale on ci nie znajdą. Możecie sprawdzić, możecie sprawdzić. To. Na pewno gdzieś jest. Siedzi za teksturą, tak? O to ci chodzi? Ej, ale serio, ludzie nie znajdą w ten sposób. No i dobrze, o to chodzi. No w końcu, nie, nie, w końcu nie, nie. Pierwszy raz wygram. Nie ja wam podpadam. Maria. Taki bunkier. Ale nie legalne. Nawet o tej miejscówce nikt nie wie jeszcze. No nie wie, bo tutaj nikt nie przychodzi, co nie? No. Kto by zaglądał do bunkra? Czy tam dziura pod tekturą? To, tak zadam pytanie. To jest prawdziwa dziura miejscówka. Powiedział. Może to jest jakieś tajne przejście, o którym nikt nie wie. No bo to no oczywiście. Właśnie to, nie wiem, czy wiecie, ale to tak naprawdę tamte zejście, co jest zablokowane z siekierą, trzeba powiedzieć hasło i wtedy tam otwierają się te wrota i idziesz do laboratorium, co nie? Hansa Woltera. Ktoś czuje, że... Nie wiem, czy wiecie, ale na mojej posiadłości Hans Wolter również ma swoje laboratorium. I co, ale jak weszłeś? Jak tam przeszłeś do środka? Normalnie. No normalnie, powiedziałem hasło. Musi powiedzieć tak. Password. Na wszystkich bogów i boga Admirosa. Bladeuszu, otwórz się! Bladeuszu? Bladeuszu. Aha. Ja się przed nikim nie otwieram. Przynajmniej no. Rozebrzyj się. No nie. Dobra, nie znajdziecie mnie. Bo dobra, powieś... tu go nie ma, kręci. Kręci dupą. Czy on naprawdę jest pod ziemią? Admiros, czy on jest na pewno pod... Czy Admiros mieszka pod ziemią? Admiros. Nie, Admiros to będzie... Podpowiedź? No. Nie wiem, no tak, no nie wiem jak mam powiedzieć. Duży garaż, duże, bardzo duże miejsce, duży garaż, bardzo duży. No, dobra. Czyli tu gdzie byłem. No, no. Gdzie on siedzi w tym no, no. Garażu? No, no. Dokładnie pewnie? Tutaj. Pewnie gdzieś tu za siatkę wszedł. Bo... Gdzieś tu, no. No, albo pod samochodem jest. O nie, o nie, tylko nie pod Pilo, samochodem. Pilo, nie. O nie. Nie ma go. Nie ma go. Jezus. Oła! Oła! Bladzi, to ty? Wow. No nieźle. Nieźle, nieźle. Tantuj! Jeszcze 5 sekund zostało, poczekaj. Tantuj! 4, 2, 1, 0. Gdzie ty byłeś? O nie! Tu jestem, patrzcie! Hop! Hop! Ziemniaku! Jaka kryjówka! Ty kłamcu! No mówiłem, że byłem w dużym garażu, dobra, ale weka! Chodziliście po mnie, patrzyliście na mnie! Teraz biegali, to się ukrył. O, może być, gdzie on cię ukrył? No. Bardzo fajne miejsce znalazłem ogólnie. Ale z tą klapą, i faktycznie poszli i biegali przy tej klapie, tak wyszło. Naprawdę? No, tam szukał. Ale hasło wypowiedzieliście, czy nie? Nie wiem właśnie. No właśnie otworzyłem i poszedłem do tego laboratorium, ale okazało się, że ciebie tam nie było. O. Myślę, że to się może udać? Jasne, ludzie. Wladi jakieś komendy wpisywał tajemne. Spokojnie, no przecież skoro jak, tak mówisz. Jak może się to nie udać? Plaga, szanuję się. Seems legit, rzeczywiście. Dobra, okej, okay. Czyli jesteście... Nie ma nas. Teraz sprawdzimy to. SMG. Czekaj. Myślę, Plagu, że to się spokojnie uda. Przecież nikt na to nie zwraca uwagi. Nie no. Miałby szans. No, że tak powiem, nie macie żadnych szans teraz. Tak się ukryliście. Zero szansów. Zero szans. Tak, trochę? Pewnie jakieś komendy na latanie. No na pewno. Na tak, pewno. Taka jest prawda właśnie. Komendy na latanie i brzmi legalnie to. Brzmi legalnie, mówisz? Tak, legalnie. Latarnie są czyste. Weź się trochę, albo nie, dobra, albo stołujmy tak po prostu. Ja myślę, że tam wiesz, i tak mamy przerąbane troszkę, nie? Nie mamy przerąbane. Co? Nie. Jesteśmy w tym warmalutkim, ten? Co tam, Admir, znalazłeś, tak? Coś stoi przy oknie, popatrz. Coś stoi przy oknie, popatrz. Co? Dobra, proszę mnie nie rozpraszać, cicho. Oknie coś stoi, faktycznie, co jest przy oknie, nie to? O, ale dziwne. Patrz, ma latarkę, zgaś tą latarkę. Musisz. Właśnie, ale halo, to jest Paweł. Paweł, gaś latarkę. Paweł, nie gaś latarki. A, jak mocno świecisz w oczy, nie świeć mnie tak. Przed tym oknem, jaki burak. No, Paweł jest taki właśnie. To ty w domu okien nie masz? No, w domu okien nie masz. Paweł, co? Nie daj się. Bierz ich u góry.
frajerzy! Nie, to nie my! Gdzie oni są? Co tam są? What the fuck? Nie, to nie my! Pomyliło wam się coś! Nie winni! To jest chyba jedna z typowych chujowych bladerów na farmie! Admirosie, z drugiej strony strzelaj! O nie! No i co teraz? Gdzie ucieka? Halo, proszę wrócić! Proszę wrócić! Pomiędzy owocami! Pomiędzy owocami! Łazik! Poddaj się! Kurde, no nie udało się! A gdzie jest plaga? Plaga? Dobra kryjówka była, ja cię kręcę. Nie mam nie dla nikogo. Gdzie ty jesteś? Ja już zwiałem dawno. No masz właśnie. Go nie, long gone jestem, madafaka. Podpowiem ci, że zmoczyłem buty po drodze. Dobra. No to wiem. Zmoczyłem buty. Zmoczył dupę po drodze. Zmoczył dupę. Troszeczkę też dupę, nie? Ale bardziej buty. Ale były mocy, co nie? No, ja ci kręcę. Co to była za walka tam? No, bardzo dobrze. Nierówna walka. Nierówna? Nierówna to chyba... My nie mieliśmy karabinów, masz rację. No właśnie. Nierówna? Karabinów maszynowych nie mieliśmy, a wy mieliście 7. 7? Chyba nie. No. 17 chyba. MP7? 17 nawet. Niekoniecznie. Niestety boję się, że tu już pomału... Oprócz tych tajnych przejść, to tu pomału już nie ma już ten co robić na tej mapie. Pewnie jeszcze jest jedna runda, dwie. No, no ja się zastanawiam, jak tu jakieś MLG zrobić. Zabij go. Boję się, że nie rady. Nie, to nie on. No jak nie? Śmietnikiem też nie jest. Patrz. Co? Czym ty jesteś teraz? Nie widzę cię. Okej. Okay. Ukrył się. Rusz się. Nieładnie tak. A, tu jesteś. To luz, nie znajdą cię. No chyba nie. Dobre. No, tak musisz im dać Plagus jakąś podpowiedź. Wow! Patrz! Dobrze, daj mi jakąś podpowiedź, żeby cię mogli... Podpowiadam wam, że jestem w budynku. Budynku? I się ruszam dużo. Dobre. Dużo się ruszam. Dobra. Dużo? Czyli prawie w ogóle. Nie, dużo się ruszam, naprawdę dużo. Dupa! Dupa bierz go, że tak powiem. Zaraz. Aha! Nie widziałem cię! Nie. Nic dobra, nie widziałem cię! Nie widziałem cię! Paweł, chodź! No? On tu gdzieś jest! No? Dawaj, szukaj go! Tak? Znajdź szukaj go! Paweł. Szukaj, Paweł! Gdzieś tutaj jest podobno Plagus! Paweł, szukaj! No, gdzieś tu może być, ale gdzie? No. Gdzie on może być? No, nie wiadomo. To nie ja! Oho. To on! Tu nie! O nie! Ja cię kręcę. Pięknie! Dziwnie, dobrze. Że aż się szkoda, że się nie udało, co nie? Tak, a druga porażka. No to było szukaństwo. Dobra. Teraz czas najwyższy was trochę poszukać. To niestety nie macie żadnych szans, bo się już dobrze nie ukryjecie. No, z tymi butami to trochę kłamałem, nie? Przepraszam. Kurde. Teraz was zniszczymy. Że to tak ujmę. Dorwiemy ich totalnie. Dokładnie. Nie ja macie... w ogóle wiem, gdzie mieszkasz, Admiros, także uważaj. No właśnie, już teraz mamy twoją działkę. No wiecie, nie. Że na podstawie tej mapy możecie zlokalizować, gdzie Admiros mieszka? Tak? O. Dobra, tak. Może nie podpowiadaj. Dokładnie, jak popatrzycie na mapę z rzutu izometrycznego, to będzie od razu widać dom Admirosa. Koordynaty można wyciągnąć. Jak się dokładnie. Policzy puszki i odejmie od tego skrzynki, to wychodzą koordynaty GPS. Tak jest właśnie. Do tego musimy być bardzo, bardzo, bardzo ostrożni. Admiros musi być bardzo ostrożny w sensie. Dokładnie. Admiros, gdzie jesteś? Admiros. Nigdy mnie nie znajdziecie. Gdzie jesteś? Proszę tam nie wybijać okna. Halo, halo. Nie wybijaj okna, pani Plago. Nie. Spróbujcie mnie znaleźć. Nie dam się nabrać. Myślicie, że wszystkie kryjówki się skończyły? Co tam szperasz, panie Plago? Proszę to zostawić, proszę wyjść stąd. Tam nie ma. Proszę wyłączyć latarkę w ogóle. Jakie okno? Chyba gdzieś daleko jesteś. Śmiesznie okno wybija gościu jak ten. Ej, pomyślcie, może się schowałem w bunkrze drugi raz. No. Może to jest właśnie to? Na pewno. Kurde, no nie wiem. Tyle bunkrów w całym mieście. Nie widziałeś tego jeszcze? Popatrz. O, popatrz. Co tam szukasz w tej dużym garażu, co? W dużym garażu? Duży garaż, to jest moja miejscowa, siema. O, prawie mi widział. No nie ja. Niedobrze. Zostaw mnie. Ale o kim mówisz? Nieważne. Tam w kleju nic nie ma. Nieważne. To jest tylko lampa. To jest tylko klej. A to jest śmieci. To jest tylko lampa. Ała! Wow! Ładi! Ładi!
Plaga tutaj tyle, całe okno wybił, wszędzie rozpierdzie zrobił. Ja byłem. Nie, wszystko. To byłem ja właśnie. To ty byłeś? A, to ty byłeś. Ja bardzo ładnie. Wchodzę, robię rozpiździec, tak, wow. A po chwili... A po chwili, o, moment, coś tu nie gra. Kurczę, powinien się gdzieś indziej schować. To jest RPG. No. Znalazłem RPG. Paweł, naprawdę, co to za kryjówka? Wymyśli być coś lepszego, to jest naprawdę. Ten, kryjówka, jak to się nazywa, z dupy. Paweł jest małą puszką pod samochodem. Tak? Zgadzę? Nie? Nie, w żadnym wypadku. Ale jest małą puszką? Nie. Nie do końca. Jest czymś, małym. Tak? No, też nie do końca. Musicie zadawać pytania, będę próbował podpowiadać. Pytajcie. Jest z papieru. Tak. Jest gazetą, wyczaj gazet. Pytanie. Admiros, wybierz mnie, wybierz mnie. No, dobra, mów. Czy Plaga mieszka pod mostem? Ale to miało być pytanie dotyczące Pawła. Ale miał jest? Mówić, właśnie tam jest gazeta, widzisz ją? Gdzie jest gazeta? Tam. Ej, to teraz tak. O. Czy Plaga mieszka pod mostem? Chcecie się dowiedzieć? Zajrzyjcie na odcinek. Tak, zajrzyjcie na odcinek, ponieważ... Pewnie odcinek. Czy nie chodźcie do tego dużego budynku. Zygofisz. I tam się dowiecie, czy Plaga faktycznie mieszka pod mostem. Dlaczego tam wchodzisz? Bo cię szukam. Tam wchodzisz. Typie. Szukam cię, to, ktoś w kogoś wszedł? Nieźle. Może nie wchodzić tam. Pawełełełę, papierowy chłopak. Papierowy chłopak. No, powiedzmy, że on już nie jest papierem. A już nie jest, już zmienił się. Nie. Spanikował. Zostaw ten arbuzek. Tak, tak. Powiedział, co znajdą mnie? Nie mogę do tego dopuścić. Co ty z tymi arbuzami miałeś? Proszę się nie bawić arbuzami. Ja obstawiam, że on jest w tej małej szopie tutaj. Mam go! Napierdzielaj go! Masz go? Gdzie jest? Zostaw! Gdzie jest? Farbą jest, puszką farby w sensie. Farbą to ty możesz być w domu. Tym? No tu po polu biega. Co miotnięte. Strzela z odległości. Zamiotnięte. No nieźle. Bardzo ładnie. O, słabo to było. Dobra, tak dobra. Się robi musimy teraz znaleźć najlepszą kryjówkę w naszym życiu. Żeby to była ostatnia runda? Może być ewentualnie. Najlepsza musi być to kryjówka po prostu, od której nie wiem, zesrają się. Tylko boję się, to będzie bardzo szybka runda. Zaraz tak, bardzo szybko. Zaraz ich rozwalimy szybciutko. Tak? Tak ci się nie wydaje? Nie próbujcie zostać gołębiami, bo dobra, to był mój pomysł. To. Będziemy udawali, że nie widzimy ich. Tak? Od razu mam ich zabić? Dobry pomysł. Nie, to gdzie są gołębie? Udawajmy, że ich nie widzimy. Dobra, nic nie widziałem. Poza tym panem tam w rogu. Poczekaj. Przemyślcie to. Przegadajcie ten temat. Może się jakoś dogadacie. Nie, chyba nie bardzo. No co ty no? Ej, zniknął. Halo? No i coś ty zrobił. Jak mogłeś zgubić gościa? Myślałem, że zostaniecie gołębiami ten w fontannie, ale widzę. Gołębiami w fontannie będziecie. Gołębie w fontannie? Widziałeś kiedyś gołębie w fontannie? Tak. No tak. Kąpią się czasem w miastach. A to się tak kąpią. Tak robią, co nie? No właśnie, gołębie tak mają widział do siebie. No nie ma co tu ukrywać. Myślisz, że po co są fontanny w miastach? No. Są właśnie kąpieliska takie dla baseny gołębieskie. Tak. Gołębiewskie. Gołębiewskie baseny. Dokładnie. O, widzę jakiś ten. Jakiegoś pana naukowca, co biegnie. Nie widzę. Gdzie? Pana naukowca. Mister naukowiec, taki w okularach, niebiesko ubrany. Pachy go pieką bardzo, bo biega z rękami do góry. Wiesz? Aha. Mam cię! Je. Zabij! Ciuch. Trzeba by zabić. Ja się wpasowałem w środowisko idealnie. No nie wierzę w to. Kurde! Dobrze! Ładnie. Dobrze, z dwóch stron go zaszliśmy. O to chodziło. No ale to został Plaga. Ja jestem wpasowany w środowisko. Nie dacie rady. Neutralny czy naturalny? Dobra, czy jesteś drzewem? A, prawie. O, dzięki, ziom. Dzięki. Admiros. Wiesz, dzięki, czego ziom. Czytaj po lewej stronie, co się tworzy. Co ty? Widzę, że odwracasz ich uwagę. Poszli do jeziora. Ej, halo, sprytne. Nie! Proszę tak, blady, wszystko sprytne. To widzę na czacie, co ty robisz. Tak, posiedźcie sobie przy jeziorze. To jest bardzo nie rób więcej stuwa. Takich rzeczy. Do jeziora. Do jeziora. Nie. O, widzę, że tam Paweł jeszcze cały czas buszuje. O. No nie, co za sprzedawczyk. Co? Sprzedał mnie. Czym był? Dla mnie przedmioty. Ale to było przez przypadek akurat. No nie. Akurat przez przypadek było, że dużo przedmiotów stworzyłem. Mówię, gazeta, nie rusza się. Nie mogę przedmiotów. Nie no, bo pierwszy przedmiot przez przypadek to chciałem już następny stworzyć.
I tak by wychodziło, że to by ten, ale no nie wyszło, no. Ale zakończymy już? Na biurku. Tak, nie, no jeszcze jedna runda, tak? Ostatnia runda znowu? Jak, no dobra. A no dobra. Tamta była ostatnia? Tamta była ostatnia? To było... Co jest nie, no ta jest ostatnia. Nie wiem, słyszałem, że ta jest ostatnia. Przestań. O, chłopaki. No. Chłopakowie. Nie, w ogóle nie są w jeziorze, wiesz? W ogóle. Nie ma nas. Dobra. Zapadę, jak to się mówi, tak? Tym akcentem, tym dzisiejszy niesamowity odcinek. Elo, elo! Yo. Na razie, elo!